smakkujaw.pl, bajeczne babeczki mojej mamy. Przyrządzę dzisiaj fantastyczny deser, bardzo kolorowy. Będą to kruche, maślane babeczki, nadziewane kremem, galaretką. Mamy tutaj agrestową i truskawkową, już wcześniej przygotowane, i owocami, truskaweczki i kiwi. Te babeczki towarzyszyły mi przez całe moje dzieciństwo, ponieważ moja mama zawsze przygotowała je na wszelkie uroczystości rodzinne, a w szczególności na imieniny moje i brata, czy nasze urodziny, a więc ja je zrobię dzisiaj według receptury mojej mamy. A zatem będziemy potrzebowali do ciasta kruchego 300 g mąki, 2 żółtka, 100 g cukru pudru, szczypta soli, mamy tutaj sól kujawską. Sekretem babeczek jest dobre masło. Ono powinno zawierać, tak jak tutaj, 82% tłuszczu. Nie margaryna, bo wtedy babeczki już nie będą takie dobre. My mamy masło wyprodukowane przez zakłady mleczarskie Kujawia w Inowrocławiu. Krem przyrządzimy z 3 szklanek mleka, 4 żółtek. Dodamy także 4 łyżki mąki, dodamy łyżkę masła, cukier waniliowy i szklankę cukru. A zatem zabieramy się do pracy. Do mokutry wsypujemy odmierzoną porcję mąki, jest to 300 g. Wrzucamy szczyptę soli. Posiekamy teraz masło, ja je dzielę na pół i dzielimy jeszcze na drobniejsze. Tak. I przerzucamy do mąki. Dosypujemy cukier puder, przypominam, to było 100 g. Wrzucam 2 żółtka i teraz pałką delikatnie przemieszam i zaraz zacznę wyrabiać ciasto rękoma. Ciasto robię na początku, ponieważ ja muszę je schować na 30 minut do lodówki, a w tym czasie przygotuję pyszny krem. Wyrabiam ciasto rękoma. Tak, do momentu, jak przestanie się bardzo kruszyć. Ciasto już mam wyrobione. O, ono powinno wyglądać w ten sposób. Składniki dobrze połączone, ale nie wyrabiamy tego ciasta zbyt długo. I teraz mam taką kulę, pakuję folię i składam do lodówki, jak mówiłam, na 30 minut. Zabieram się za przyrządzenie naszego pysznego kremu. 4 żółtka do miseczki, szklanka cukru i opakowanie cukru waniliowego. I teraz to wszystko mikserem przemieszam. Skończyłam ucierać żółtka z cukrem i cukrem waniliowym. Dolewam teraz odmierzoną porcję mleka. Wsypuję 4 łyżki mąki i ponownie będę to ucierać. Składniki mamy już zmiksowane i teraz przystępuję do następnego etapu. Wlewam do garnka, ponieważ teraz będę nasz krem podgrzewała. Dodaję kostkę masła i na wolniutkim ogniu będę podgrzewała, żeby masa nasza zgęstniała. Musimy uważać, żeby nie przypalić naszego kremu. Robimy to na wolniutkim ogniu. Mieszamy, aż masa zgęstnieje, a potem odstawimy ją w chłodne miejsce, żeby przestygła. Nasz krem zgęstniał, ja przelałam go do miski i zostawiam do przestygnięcia. Roztapiam masło do posmarowania naszych foremek. Smarujemy foremkę pędzlem umoczonym w roztopionym maśle
tak robimy z każdą foremką. Mamy wtedy gwarancję, że ciasto nam za mocno nie będzie przywierało do foremki. Wysmarowałam już ostatnią foremkę. Za moment wyjmuję ciasto z lodówki. Robię to odrobinę wcześniej, żeby masło odrobinę stężało. Wyjęłam ciasto z lodówki i odrywam po kawałku. Formuję taką kulkę, wkładam do foremki i wyklejam o, w taki sposób. Przyciskam oczywiście. Się nie przejmujmy, jak czasami trochę za dużo, to będą troszeczkę wyższe. Tutaj dociskamy na dole. O, i babeczkę mamy już gotową. Robimy następną. O. Dociskamy dosyć dokładnie. Mamy tłuste ciasto, posmarowaliśmy jeszcze nasze foremki, tak, że nie powinno być żadnego problemu później z wyłożeniem ich z foremek, ale oczywiście po przestygnięciu. Ciasto już wyłożone do foremek. Teraz nakuwam delikatnie widelcem. O, i odstawiam na blaszkę. Piekarnik już włączyłam na 200 stopni na środkową półkę, dolna i górna grzałka. I będziemy piekli babeczki około 10-12 minut. Oczywiście możemy cały ten proces kontrolować, żeby babeczki nam się nie przypaliły. Zaglądamy do naszych babeczek. O, są już pięknie przerumienione, a zatem wyłączamy gaz. I wyjmuję babeczki i zostawiam do przestygnięcia. Babeczki po przestygnięciu wyjęłam z foremek. Krem też już mamy gotowy. On ma taką konsystencję budyniową. A zatem napełniam babeczki kremem. Tak, mniej więcej taką łyżeczkę. Przygotowałam już wcześniej galaretkę. Pokroiłam w taką grubszą kosteczkę. Dokładam po kawałeczku czerwonej i zielonej. Dokładam po plasterku kiwi. I przepiękną truskaweczkę. I posypię czekoladą gorzką z tartą na grubszych oczkach tarki. Nasza praca dobiegła już końca, a tutaj efekt przed Wami. Pyszne, kolorowe, cudowne babeczki. Pamiętam je jako smak mojego dzieciństwa. Szczególnie ulubiane są uwielbiane są przez małe dzieci, ale nie tylko, przez dorosłych również. Są bardzo kruchutkie, dosłownie rozpływają się w ustach. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.